właśnie, słuchajcie, już jestem na miejscu, jestem w Warszawie. No i o dziwo, przepiękna pogoda. Pamiętacie w poprzednim vlogu, jak zamarzałam? Dzisiaj tutaj świeci słoneczko, nie pada deszcz, to chyba najważniejsze. Także pogoda póki co jest ok. Ja się wybieram już na pierwsze spotkanie, niedaleko tutaj Pałacu Kultury, do Starbucksa, na kawę i na plotki, później kolejne, a potem jadę, już teraz mogę wam zdradzić, do Karoliny stylizację i do Darka poznać ich maleństwo. Mam powiedzieć, że stęskniłam się za Warszawą strasznie, bo dawno mnie tutaj nie było. Jeszcze przed urodzeniem Leo pamiętam, jak wpadałam do dziewczyn na kilka dni i podbijałyśmy Warszawę. A teraz wiecie, mamuśka ma wychodne. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, z kim się dzisiaj widzę. Spędzamy sobie miło czas. Wypiłyśmy już sobie kawusie. Pozdrawiamy i co? I dalej rozmawiamy, tak? Dokładnie. A no, tak w ogóle to słuchajcie, korzystając z okazji, chciałam podziękować Pauli, bo to dzięki niej mój kanał pewnego dnia zaczął bardzo szybko rosnąć. O. I cieszę się, że wreszcie mogłyśmy się spotkać. Ja też, naprawdę. Trochę to trwało, ale w końcu nam się udało. A jeżeli jeszcze nie znacie Anitki, no to wpadajcie, zobaczcie, jak ona tam fajnie sobie vloguje, jakie fajne filmiki kręci, zobaczcie. Super, naprawdę też jestem zadowolona, także no, fajnie. Pozdrawiamy! Okej, zobaczcie, gdzie jestem. Zdradziłam wam dzisiaj, że zajadę do Karoli i Darka w końcu ich odwiedzić po nie wiem jakim czasie. Także jestem z Karolą. Tak, widziałyśmy się 2 lata temu. No właśnie, bo przed chwilą wróciłyśmy do ciebie i nie mogłam sobie przypomnieć i tak tej daty. Nie no, wakacje 2 lata temu. Kurczę, wakacje 2 lata temu, naprawdę? Tak, czy rok temu? Nie, 2 lata temu. Rok temu się nie widziałyśmy. Nie? Nie. Mi się wydaje, że to było rok temu. Że pojechałyśmy z Oleśką do ciebie. A może i rok temu? Rok! Rok temu. Nie wiem, widzicie, szczęśliwi czasu nie liczą. Tak, znaczy już ponad rok temu, bo tak, wiadomo, bo już mamy październik, ale tak, wydaje mi się, że rok temu. Nie 2 lata, chyba rok temu. To wiesz, tak czas leci. Chodziłyśmy po Białymstoku, szukałyśmy jakieś knajpy. Tak. Było strasznie późno. Tak. I wylądowałyśmy na Deptaku, a później w takiej piwiarni piwa. A wiesz, że ta piwiarnia jest teraz bardzo znana. Tak? Bo ostatnio moi znajomi jechali, poleciłam im, oni mówią, tak, to jest to znane miejsce, oni mają wszystkie wyróżnienia. A my w sumie z braku laku tam weszłyśmy, ale tak weszłyśmy tak trochę, takie wiesz. Tak, bo to nie wyglądało za bardzo zaskakująco, no. Ale fajnie, fajnie było. Jestem tutaj i muszę wam powiedzieć, że poznałam malutką, bo już nie mogłam się po prostu doczekać, jak ją zobaczyłam, to się popłakałam. Autentycznie, jest tak słodka, jest tak malutka. Także czas leci, moje dziecko zaraz 2 lata. Ja pamiętam, jak Leo był taki też mały. No, już. Nie, on był taki mały, że leżał. No, widzicie, tylko my się starzejemy. Mam nadzieję, że będziemy się teraz częściej widywać. Tak, z tego względu, tutaj, że to w końcu na stałe, możemy się widzieć. Więc będę odwiedzać. Ale tutaj Karola i Darka. Wpadę do Warszawy. Tak, pewnie. Ja uwielbiam w ogóle Warszawę. Dzisiaj też miałam spotkanie i mówiłam, że jedni tak jak Londyn nie lubią Warszawy, tak jak Londynu, a drudzy od razu jakby taka miłość od pierwszego wejrzenia. Jak pierwszy raz do ciebie przyjechałam, jak się poznałyśmy, to od razu mówię, Boże, jak to jest fajnie. W ogóle Warszawa się bardzo rozwinęła. Tak. Jest taka międzynarodowa, jest taka na wysokim poziomie europejskim. Jest dużo budynków, Jezu, wiecie, śmiesz, się tak chciałam, przypomniało mi się, jak poszliśmy do klubu. O Jezu, nie, to jest, a to jest gdzieś ten vlog u ciebie. To jest vlog u Karoli, stary, dobry vlog z naszego spotkania, jak poszliśmy do klubu. I jak straciłyśmy głos, bo wracałyśmy nad ranem do domu, pamiętasz, o 5 rano. I byłyśmy na kebabie chyba u tego takiego pana Wietnamczyka. No, to były czasy, Jezu, to były czasy. Właśnie to były czasy, no. Oje, gdzie my nie byłyśmy? I byłyśmy w klubie kawiarni, nie wiem, czy ten klub jeszcze jest. Jest, dawno nie byłam. No, byłyśmy w ogóle ja tak gadałam z moją przyjaciółką, że wypadałoby pójść w końcu do klubu, dawno nie byłam. Byłaś, kiedy byłaś w klubie ostatnio? Nie pytaj, kiedy ja w pubie byłam, takie matki Polki jesteśmy, no, słuchajcie. Naprawdę. Teraz nigdzie się nie wychodzi, kurczę, musimy się mówić tak, wiesz, i pójść w miasto. I pójść na miasto, dokładnie. Wieczorem. Wieczorkiem, i wiecie, tak znowu o 4 wrócić. O nie, no. Ale my wtedy wracałyśmy też tramwajem chyba, pamiętasz? Ja byłam zdziwiona, co ci ludzie robią o 5 rano z dziećmi i z torbami z zakupami, no, no nie? Pamiętam, to też byłam zdziwiona. Także wariatki jesteśmy. No więc ja się będę już powoli zbierać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. No. I tyle. Do zobaczenia. Hej! Dobre, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. A ciebie też tu dawno nie było. Mnie tu dawno nie było, ale dzisiaj, wiesz, z Karoliną obstawiałyśmy. No. Kiedy byłeś ostatnio w Białymstoku? I Karola mówi rok temu. Rok temu byłyśmy. A ja mówię, nie, to było rok 2. Rok temu byłyśmy, rok temu, to no. Rok temu. We wrześniu. Tak. No. Rok temu we wrześniu. I też mówiłyśmy przed chwilą, że ta piwiarnia, to byłyśmy na testowaniu piw, to ona jest jakaś znana, bo Karolina mówiła, że ona jest jakaś właśnie znana, no. Taka niepozorna. Pojechałabym tam Także słuchajcie, my po prostu, tak samo jak z Karoliną, możemy się
się nie widzieć rok, pół roku, ale jak się spotkamy, to wszystko jest z nami. No ale jak ty teraz jesteś na miejscu, to będziesz częściej. To będzie się częściej. Na lunchyki do Warszawy będę przyjeżdżała. No, także na mnie już pora, ja uciekam i cieszę się, że się spotkałyśmy, nie? Chociaż na chwilkę. No. Bardzo dobrze, częściej poprosimy. Tak, częściej. Na pewno będzie, na pewno będzie. No to żegnamy się. Pa! Pa! Okej, jestem już w domu i tak wyglądam po podróży. Niezbyt interesująco, moi drodzy, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że spędziłam cudowny dzień z cudownymi ludźmi w Warszawie. I mega wam dziękuję wszystkim za ten dzisiejszy dzień, bo było naprawdę cudownie. Właśnie wstawiłam sobie wodę, będę gotować kaszę jaglaną, mam kurczaczka, zrobię sobie jakiś miks sałat i tak zjem po prostu sobie obiad, kolację. Zaraz wam pokażę też, zobaczcie, dostałam również przepiękny prezent od Anitki. Także dziękuję i zaraz wam pokażę, co jest w środku i myślę, że na tym zakończę dzisiejszego vloga. Że kochani, w tej oto przepięknej torebce znajdowały się takie oto kosmetyki i naprawdę bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać, kiedy wypróbuję ten peeling do twarzy. Słyszałam, że naprawdę jest znakomity. Także dziękuję Ci, Anitko, bo byłam bardzo ciekawa tego produktu. Kolejna rzecz to jest kokosowy balsam do ust z firmy Palmers. Jeżeli chodzi o firmę Palmers, to ja w Wielkiej Brytanii bardzo lubiłam. Także na pewno mi się przyda i na pewno po prostu wiem, że będzie cudowna. Z Bandy krem maska pod oczy. Nawilżająco naprawcza. Kolejna rzecz to regenerująco odżywczy krem z masłem Shea, Call Me Later. Tutaj mam coś takiego i to są, słuchajcie, to jest preparat do odbudowy włosów. Nigdy o czymś takim nie słyszałam, także też jestem bardzo zadowolona i na pewno sobie wytestuję. Coś, co przed chwilą powąchałam i po prostu przepadłam, tak, dokładnie, to jest, słuchajcie, kokosowe masło do ciała. Cudowna szata graficzna, przepiękny zapach, także chyba dzisiaj wskoczę pod prysznic, a później od razu użyję balsamu. Tutaj mam odżywczy eliksir do paznokci, żurawinowy, ekstra. Maska algowa z aktywnym węglem od Bandy. I słuchajcie, taki prezent cudowny, nie spodziewałam się. Także dziękuję Ci, kochana, jeszcze raz, bo naprawdę, no, super, super, cudowne prezenty. A z Wami się już żegnam. Dziękuję za dzisiejszego vloga, ściskam Was, buziaczki i pa, pa!